dobry, a nie dobry wieczór. To wspaniała majówka. Ten tak zwany długi, niekończący się weekend, a jednak się powoli kończy, ale jakże wspaniale. I z udziałem jakże znakomitego artysty. Powitajmy wybitnego malarza Karola Bąka. Brawo. Brawo. Witam cię. Witam. Karol, nie ukrywam, że od wielu lat szykowałem zakusy na ciebie, na twoją sztukę. Cieszę się niezwykle, tym bardziej, że znalazłeś czas, aby być osobiście ciałem i duchem, a przede wszystkim swoim malarstwem w naszych skromnych, wielodarzowych progach. A my, proszę Państwa, likwidujemy kolejną białą plamę Karola Bąka, artystę niezwykłego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, reprezentującego przecież właśnie tamte środowisko. Możemy w Wielodarzu i w Lublinie po raz pierwszy pokazać. To rzeczywiście malarz, który wypracował sobie osobną i wspaniałą pozycję na polskiej mapie sztuki współczesnej. Myślę, że jest niezwykle rozpoznawalny, jest pożądany, jest lubiany, jest kochany, a jego obrazy i malarstwo, sam jestem dowodem, na różnych fantastycznych aukcjach charytatywnych, gdzie obrazy Karola Bąka biją rekordy, jest rozchwytywany wręcz, i myślę, że to jest wspaniałe, że to malarstwo niezwykłe chce się mieć, chce się z nim żyć, chce się z nim być. A rzeczywiście artysta wypracował swój własny, niezwykły styl. Myślę, że to, co się dzieje w ostatnich latach, tak jak zresztą pisze krytyka, to umiłowanie kobiety, kobiecości i ciała, twarzy, ale też niezwykła teatralizacja, niezwykłe atrybuty w postaci przedziwnych rekwizytów. Ten rzeczywiście wyśniony, tajemniczy świat powoduje, że oglądamy to malarstwo, które jest przetransponowane przez niezwykłe wnętrze i niezwykłą wyobraźnię twórcy, a przy tym jakże rasowe, jakże doskonałe warsztatowo, jakże cudownie podane, jakże czasami tajemnicze, a to jest przecież coś, co liczy się w malarstwie niezwykle. Z drugiej strony Bąk pokazuje czasami, to tak zabrzmi dziwnie, Bąk pokazuje lwi pazur. Myślę, że obraz, który Państwo tutaj widzicie na tak zwanej ścianie centralnej, Metamorfoza Europy, jest najwspanialszym przykładem zabrania głosu przez artystę w stosunku do sytuacji polityczno-społecznej Europy. Nie chcę tu niczego kierunkować, aczkolwiek proszę zobaczyć, że to dzieło jakże krzyczy, jakże jest ekspresyjne, jak inne też od pozostałych, które dotykają jakby innych wtedy sfer. No cóż, proszę Państwa, to malarz znakomity, jak mówię, myślę, że mnie zawsze chwytał za serce. Cieszę się niezwykle, jeszcze raz, Karolu, że zawitałeś do nas. Nie będziemy tutaj już więcej komentować. Obrazy same mówią za siebie. Myślę, że Państwo je cudownie przeżyją i z nimi pobędą. Też można oczywiście zamienić słowo z artystą. Ja chciałem podziękować serdecznie firmom, osobom, dzięki którym możemy się w Wielodarzu spotykać z tak wielkimi twórcami jak Karol Bąk. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Lublin, Krzysztofowi Żukowi, Wydziałowi Kultury w Lublinie, za nieustanne wsparcie naszych projektów. Dziękuję firmie Korn, Leszek Gwiazda i Piotr Andrzejewski, nasi wielcy przyjaciele i donatorzy. Dziękuję firmie Perła, Browary Lubelskie S.A. Dziękuję firmie BGŻ BNP Paribas, pani dyrektor Marzenna Sendecka. Dziękuję prezesowi Krzysztofowi Wójtowiczowi i lubelskiemu lotnisku, czyli port lotniczy Lublin S.A. jest z nami. Dziękuję firmie Cafardini oraz firmie Segafredo Zanetti ponad siedzibą w Bochnie. Dziękuję bardzo. Podziękowania dla naszej drukarni Arkadiusz Wizeluk. Dziękuję pięknie firmie Auriga. Wino dzięki tej firmie, która jest przedstawicielem włoskich win w Lublinie. Bardzo dziękuję firmie Opel Lublin, Energozam, pan prezes Marek Tęcza, wypróbowany przyjaciel Galerii Wielodarz. Bardzo dziękuję Eli Cwalinie, Lechowi Cwalinie, Hades Szeroka, za ścianą, wspaniały klub i nieustanny festiwal ciasteczek wernisażowych trwa. Elu, bardzo ci dziękuję. Bardzo chciałem podziękować Arturowi Sienkiewiczowi, agencja reklamy
VIP oraz firmie Raben, która wywozi dzieła sztuki za granicę z galerii Wielydarz. Bardzo dziękuję. I hotel Waxman, a więc hotel znajdujący się nad nami, z którego okien Karol Bąk, artysta, malarz, może podziwiać Lublin. Wszystkim osobom, instytucjom prosimy bardzo, artysta, malarz Tomasz Bachanek, prosimy, Akademia Gdańska, kochani, z Akademią Poznańską się witają, tak, proszę bardzo. Oczywiście, proszę Państwa, też chciałem podziękować zawsze tą prywatną prośbę mojej małżonce, Małgosi. Dziękuję za szczególną i wielką opiekę nad tą ekspozycją. Dziękuję, Małgosiu. Państwa wszystkich bardzo serdecznie witam, szczególnie gorąco artystę, którego teraz proszę o zabranie głosu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż, chciałbym tak szybko mówić, Piotr. I tak dużo powiedzieć w tym momencie. Skupię się może na jednym. Gratuluję jeszcze tych sponsorów. To jest porażające. Naprawdę zebrać tylu fajnych sponsorów, to jest sztuka. Proszę Państwa, jestem pierwszy raz w Lublinie. Trudno, no wstyd trochę, ale kiedyś trzeba, tak. I to jest ten moment. Myślę, że dobry moment. I warto było po prostu tak długo poczekać. Mamy zresztą wspólne pewne symbole. Teraz tak mi właśnie te koziołki wpadły, nie? No właśnie, co? No, ty też jesteś bliźniakiem, nie? Tylko wasze się stukają, a nasze piją. Tak, właśnie nasze się stukają, tak ja tak. Krzew tutaj winorośli tutaj u was. Do spróbowania mam nadzieję. No dokładnie, dzisiaj wieczorem. Cóż, proszę Państwa, no, mówić o sobie, o swojej sztuce. O sobie nie lubię, nie ma o czym. O sztuce. Cóż, no, nie wiem, najlepiej jest zadawać pytania, a mówić o wszystkim, o niczym, to nie mówić o niczym. Może tak wyprzedzę takie najczęściej zadawane pytania, które tam do mnie zawsze trafiają na wernisażę, typu dlaczego taki temat, skąd takie piękne kobiety. Czy może pan podać numer telefonu do modelki? Odpowiadać na to ostatnie, to no, nie podaję, a jeżeli nawet bym skonfrontował, no to można po prostu się rozczarować, że modelka jest jednak inna niż obraz. Jednak te kobiety, one wtedy są aktorkami, te modelki, które jak gdyby fotografuję, bo robię serię zdjęć, które później wykorzystuję. Co innego się robi w portretach, które się rządzą innymi prawami i tam wtedy trzeba oddać osobowość, charakter portretowanej modelki. Cóż, proszę Państwa, no, czy one są piękne? No, piękno to jest temat, rzeka tyle wylano atramentu już. Mnie jest bliska sztuka i cywilizacja grecka, z której jak gdyby no, pochodzimy. I tamten kanon chyba był najpełniej i najjaśniej wyjaśniony, na czym polega piękno. Żeby nie rozwijać tego tematu, bo naprawdę jest to temat szeroki, skupiając się na moich poszukiwaniach, no to jest poszukiwanie piękna, zresztą jak większość tutaj moich kolegów, których Państwo pracy widzą w tej sali, to jest poszukiwanie piękna. No, jak dalece ono jest, no to tylko Państwo mogą to ocenić. Ja po prostu robię to tak, jak umiem najlepiej. Moje motto, to które zawarłem w katalogu, no to jest piękno, harmonia i prawda. Temu staram się być wierny. To staram się jak gdyby przekazywać w swoich pracach. Czasami jak ta praca, o której wspomniałeś, Piotrze, Metamorfoza, no trzeba czasami coś powiedzieć, bo człowiek się po prostu wkurzy i coś musi powiedzieć. Zresztą ostatnio się często wkurzam, jeszcze mam parę obrazów takich, które pokażę niebawem. Ale generalnie chciałbym, żeby powróciły te wartości, te uniwersalia, które
których po prostu zaczynamy zapominać, o których jak gdyby zaczyna się od których się zaczyna odwracać, a które są po prostu uniwersaliami. I poszukajmy ich naprawdę i odświeżmy to. I naprawdę postarajmy się znów otworzyć umysły, zapomnieć o tym, czego nas uczyli po prostu, że nie kładzie się jednego koloru przy drugim, czy kompozycji się nie robi tak i tak, bo to nie jest sztuka jakaś tam nowoczesna, czy to jest to po prostu coś innego, tylko otwórzmy swoje serca i umysły i spójrzmy na nowo, tak po prostu, no, jakbyśmy pierwszy raz zobaczyli coś, pierwszy raz zetknęli się ze sztuką. Do tego Państwa namawiam serdecznie i serdecznie zapraszam do obejrzenia tych obrazów i jeszcze raz dziękuję za przybycie i chodźmy do tego koziołka z tym dziękuję bardzo. Brawo. Bardzo dziękuję. Mówił do nas artysta malarz Karol Bąk, wkurzający się, ale poszukujący piękna cały czas. Karolu, no, niech żyje sztuka. 122. wystawa w Galerii Sztuki Wieledarz. Malarstwo Karola Bąka, Akademia Sztuk Pięknych Poznań, otwarta. Życzę miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Wolno mówić, proszę Państwa, i wolno pić wino. Przepraszam za spóźnienie, ale gratuluję. No nie, no idealnie.